Bardzo ciekawa zmiana czeka nas w zakresie ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli chodzi o zakres zwolnienia z opodatkowania. Mianowicie na chwilę obecną ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem korzysta pierwsza grupa, czyli w praktyce są to osoby najbliższe, małżonek, dzieci, rodzeństwo, rodzice. Zgodnie z projektem ze zwolnienia mają również korzystać nabywcy przedsiębiorstwa, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezależnie od tego, czy takie przedsiębiorstwo nabędą w drodze dziedziczenia, czy w drodze zapisu windykacyjnego. W zasadzie ustawodawca przewidział dwa warunki. Pierwszym z nich jest poinformowanie w odpowiednim terminie właściwego urzędu skarbowego, drugim zaś jest prowadzenie takiego przedsiębiorstwa przez 5 lat od momentu jego nabycia. Zmiana ta wydaje się bardzo korzystna, ponieważ pozwoli ona na skorzystanie ze zwolnienia również osobom, które nie pozostają formalnie w żadnym związku, czyli dotyczyć ona może zarówno naszych partnerów nieformalnych, jak i osób trzecich, które są zupełnie z nami niepowiązane. Planowane wejście w życie tych zmian to 1 stycznia 2018.